Siemano, witam wszystkich, Gadka z kuchni i dzisiaj porozmawiamy, poruszymy bardzo, bardzo ciężki, duży problem, z którym zmaga się co czwarta osoba w fit świecie, 25%, więc warto o tym wspomnieć, warto o tym porozmawiać, warto może pomóc komuś. I tutaj nie mogę się zgodzić w ogóle zupełnie z tym, co mówi Greg Doucette, mimo że bardzo go lubię, zgadzam się z większością, co on mówi, ale moim zdaniem podchodzi do tego zbyt lajtowo. On mówi tak, a poradzicie sobie, że słuchajcie, jesteście głupi, jeżeli sobie z tym nie poradzicie. To jest bardzo duży problem od zaburzenia odżywiania i wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Niejednokrotnie słyszałem takie historie, jak na przykład, że dziewczyna szła do toalety, zamykała się, jadła całą czekoladę, dużą Milkę czy coś takiego, mimo tych wszystkich kalorii, które miało rozpisane, potem wiadome, i wracała zapłakana do męża. Także no, podchodzi do tego tak zbyt lajtowo, a moim zdaniem myślę, że można rozwinąć ten temat na tyle, żeby pomóc ludziom bardziej. Słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli zgłaszacie się do trenera i jesteście, no ile powinny trwać przygotowania do zawodów, bo często z tego powodu robią się właśnie zaburzenia odżywiania, gdy za długi czas jesteście na stricte, takiej stricte zdrowej diecie. Minimum 20-16 tygodni, 16 to jeżeli jesteście w dobrej formie, powinniśmy zaczynać powoli, redukcję powolutku, nie zmieniając tak naprawdę składników, ale powolutku ucinając te kalorie i tak dalej, dodając cardio. To jest temat na zupełnie inny materiał, jak to wyglądać powinna redukcja i tak dalej. Może o tym nagram pewnie. Jeżeli jesteście zainteresowani o tym, jak powinna wyglądać redukcja, na dole w komentarzu napiszcie. Ale jak, skąd się biorą tak naprawdę te zaburzenia odżywiania? Tak jak wspomniałem wcześniej, niektórzy trenerzy po prostu nie potrafią powiedzieć, słuchaj, nie wyrobimy się w tym czasie, a będziesz potem cierpiał, wybierzmy inne zawody i troszeczkę wtedy będziemy mieli czas, czy to na refeedy, czy to na jakieś tam diet breaki i tak dalej, żebyście, wiecie, na refeed też trzeba zasłużyć i trzeba być w formie, ale to już o tym poruszaliśmy w kulturystyce bez ściemy, więc zapraszam na materiał refeed, o refeedach. Skąd się biorą zaburzenia odżywiania? Popularność tego całego fit świata, zdrowego odżywiania, tego, co przekazują nam social media, kultu takiego dobrego wyglądu, wiecie, kultu, nie można już mieć niedoskonałości, wiecie. Tutaj mi coś, jakiś pryszcz wyrósł, już nie będę wstawiał fotek, na nosie mi coś wyrosło, już nic nie będę robił, bo jak mogę się pokazać, co ludzie powiedzą. Tak jak to Dorian powiedział, kiedy jesteś naprawdę wolny, kiedy masz wszystko w nosie. Także kolejny punkt. Chęć dobrego wyglądu, wyglądu tak jak twoja ulubiona gwiazda fit. Ale nie wiecie jednego. Większość z tych gwiazd fit, tak jak powiedziałem, ma też zaburzenie odżywiania. Często jest to bulimia bądź anoreksja, tak? Ale też niektóre te osoby, mimo że mówią, że są naturalne, nic nigdy nie brały i tak dalej, kłamią. Do tego, słuchajcie, oczywiście musimy poruszyć kwestie filtrów, kwestie fotek. Często robią, gdy już są w najlepszej formie, robią 1000 fotek z różnych 1000 miejsc i tak dalej i wstawiają je przez cały rok. A patrzysz na żywo i mówisz, kurczę, kto to jest? Spotykasz taką osobę i potem masz takie, o co tu chodzi? Także nie zwracajcie tak bardzo uwagi na to, jak wyglądają wasze gwiazdy fit, bo na żywo zazwyczaj, zresztą jak idziecie, przejdźcie się po targach i zawiedziecie się, będziecie tacy, pff, no myślałem, że to inaczej wygląda. Strach utraty sylwetki, to jest kolejny punkt, strach utraty tego, co już wypracowaliśmy. Musicie pamiętać, że już po redukcji, po zawodach nie będziecie wyglądali tak świetnie jak na zawodach. Wiecie, na zawodach jesteście pocięci, tam wiecie, klata, porączki, bicepsy i tak dalej. Macie, jesteście odwodnieni. Po paru dniach nachodzicie wodą i wyglądacie już troszeczkę gorzej. No a w głowie dalej macie tu swoją najlepszą, wymarzoną sylwetkę, która dla was jest perfekcyjna i do tego doszliście i chcecie dalej to trzymać. A trzymanie poziomu tkanki tłuszczowej na poziomie 5 do 7% przez mężczyzn bądź na poziomie 10-12% dla kobiet jest przede wszystkim niezdrowe, bo nie oszukujmy się. Niski poziom tkanki tłuszczowej dla organizmu to jest stan, wiecie jaki. To jest stan takiego, muszę dostać jedzenie, tak? I jak już zaczniecie jeść, to nic nie jest bezpieczne. Jabłko, witaminy, płatki, kukurydza, wszystko co jest obok jest w waszych ustach i nie patrzycie nawet, już nie czujecie, a jecie dalej, gdy już się zacznie ta lawina, to już jest cały czas,
I potem macie coś takiego, Boże, co ja zrobiłem, Jezus. I 2 godziny kardio, 4 godziny chodzenia z psem. Bo tak bywa. I tutaj jak sobie z nimi poradzić? Greg powiedział niektóre mądre rzeczy, ale nie zgodzę się z tym, że on powiedział, że nie trzeba iść do specjalisty i tak dalej. Moim zdaniem po to mamy w dzisiejszych czasach psychologów, terapeutów, dietetyków i tak dalej. Oczywiście dietetycy, większość dietetyków jest otyłych. Czemu? Jedzą zdrowo. Nie wiem. Nie wiem, wymachuję rękoma, jak Dave Palumbo. Palumbo, przepraszam. Troszkę wybiło mi to z rytmu. Najtrudniejsze, co jest, to przyznanie się do błędu. Do przyznanie się do nałogu, przyznanie się do tego, że mam problem. Musimy jasno oznajmić dla osoby, która chce nam pomóc, czy chcemy, żeby nam pomogła, słuchaj, mam problem. Nie radzę sobie z jedzeniem. Gdy już zaczynam, to rzucam się na jedzenie. Gdy nie mogę skończyć, nie potrafię sobie z tym poradzić. Musicie wprost powiedzieć. Ta osoba wtedy będzie w stanie wam pomóc. Będzie w stanie, na przykład jeżeli mieszkacie z kimś, tak, z kobietą czy z kimś, to na czas, gdy macie problem z tym, może przejdzie też na dietę. To jest już jakieś wyjście. Może po prostu nie będzie jadła przy was, a będzie jadła w pracy te smakołyki, tak? Które tam was ciągną, tak? Nie będzie trzymała ich po prostu w domu na widoku, bo jeżeli na coś patrzycie, to jest prawdopodobieństwo, że to zjecie. Tak, czyli możecie śmiało iść do psychologa, do terapeuty, nie bójcie się rozmawiać z ludźmi. Nie bójcie się powiedzieć wprost, słuchaj, mam problem, stary, nie radzę sobie, pomóż mi. Od tego, kiedyś wiecie, kiedyś to się patrzyło na ludzi, ty masz problem. Teraz to jest strasznie takie, wiecie, popularne, normalne. Ludzie wychodzą z problemami różnymi. Także teraz to już jest, to są inne czasy. To już nie ma tak, że trzeba się wstydzić psychologa i tak dalej. Od tego są ci ludzie. Temu im płacicie, żebyście z nimi rozmawiali i żeby wam pomogli. Dieta. I tutaj nie mogę się zgodzić zupełnie z tym, żeby sobie osoba, która już ma zaburzenia odżywiania, wliczała batonika. To się nie skończy na jednym batoniku. To się nie skończy na 20 gramach płatków smakowych. To się nie skończy na 4 żelkach. To się skończy paczką. Gdy ta osoba poczuje ten smak, jest koniec. To jest koniec. To już będzie szło wszystko. I w pewnym momencie to jest tak, że no, każdy z nas po zawodach przeżył to. Że leżysz po prostu, jesteś już tak zmęczony, już jesteś wywalony, już nie dasz rady jeść, ale jeszcze byś coś zjadł. I idziesz i jesz. I nic nie jest, żadne jedzenie nie jest tak naprawdę bezpieczne w domu. Czy to jest kiełbasa, czy to jest precelek, nie ma różnicy, zjesz to. Także, bo długi czas nie miałeś czegoś. Dlatego po zawodach warto stopniowo coś sobie spróbować. Nie rzucajcie się od razu na jedzenie. Okej. Ale za to, jeżeli zaczynamy współpracę z dietetykiem, czy tam z trenerem personalnym i tak dalej, możemy powiedzieć, słuchaj, jest jedna rzecz, której ja bym chciał raz w tygodniu sobie, czy raz na parę dni wliczyć sobie w te makrosy, bo ja bez niej nie przeżyję. Nie mówię tutaj o zawodnikach, bo jeżeli piszecie się na start, to jakiś czas będziecie musieli przeżyć na troszkę monotonii, którą musicie kochać, bo to jest sport, którego musicie kochać. Będziecie na niższych kaloriach, nawet jeżeli będziecie na kaloriach takich jak już osoba, która waży ponad 100 kilo i tutaj ktoś mówi, o słuchaj, ty redukujesz na 3,5 tysiąca kalorii czy na 4, ile to jest? No tak, ale ta osoba jadła 8-9 tysięcy kalorii na masie. Także to jest, wiecie, dla tej osoby to jest bardzo mało, gdzie tak naprawdę ta osoba pali dużo spoczynkowo, do tego się rusza, do tego ma jakieś obowiązki, bo każdy z nas ma jakieś obowiązki i tak dalej. Także jeżeli zaczynacie współpracę, to wtedy będzie bardzo dobrym wyjściem, żeby zapobiec tym właśnie zaburzeniom odżywiania, żeby sobie jakiś ten produkt zostawić. Czy na przykład tak jak ja dla większości moich podopiecznych, dla większości zostawiam płatki śniadaniowe po treningu. Czy to jest najzdrowszy wybór? Nie, ale słuchajcie, jeżeli to pomoże psychicznie i tak dalej przetrwać dietę, no, przejść, zrobić idealną formę i potem ją utrzymywać, to czemu tego nie zostawić? To są płatki, które zjesz raz na 2 dni, bo ćwiczą ludzie w większości przypadków 5 dni w tygodniu, więc czemu ich nie zostawić? Nie eliminujcie tak samo napoi zero.
oczywiście aspartam szkodliwy, bo zabija nas wszystkich. Nie! Nie wiem, ile byście musieli pić tego aspartamu. Ja codziennie piję troszeczkę tych napoi zero, oczywiście też już nie przesadzam, ale piję, pozwalam sobie, wolę zapchać ten brzuch, żeby nie być głodnym i tak dalej, niż żebym zaraz myślał o zjedzeniu jakiegoś czegoś słodkiego. Jestem też człowiekiem, też chcę czasami. Każdy chce. To jest normalne. No, kolejny punkt. Jedzenie obfitych posiłków. Obfitych, dużych. Teraz słuchajcie, nie patrzymy teraz na naszą talię, nie patrzymy na to, żeby wyglądać idealnie, jesteśmy po diecie, chcemy utrzymać tą formę, tak? Chcemy mniej więcej troszeczkę, jak najwolniej nabierać tego poziomu tkanki tłuszczowej, ale chcemy się też czuć syci. Więc tutaj wchodzą produkty takie, czy posiłki, takie jak budyń ze skrobi. Do tego dajecie sobie kurczaka i robicie surówkę, tak? Sałatkę dobrą. Wliczacie warzywa, wliczacie warzywa. Jeżeli jecie ich dużo, nie 100 gram na posiłek zielonych, czy tam ile, no to wliczcie je w te kalorie. Warzywa też mają kalorie. Wliczcie je sobie w makrosy. Wtedy zapchacie ten żołądek, do tego napijcie się dużo wody, napijcie się Coli Zero i wtedy przejdzie wam. No jeżeli już wtedy będziecie chcieli coś podjeść, no to podjecie, ale mniej, dużo mniej. A to wiadomo, to jest lepsze niż zjeść pół lodówki. To mam lodówkę nawiasem. No, kolejny produkt to jest, mogę takie wymienić produkty, budyń ze skrobi, to już jest u mnie na materiale, kasza manna, też można zrobić bardzo dużo objętościową, twarogowy sernik ze słodzikami, z żelatyną do tego, galaretki zero, z właśnie napoi, czy z herbaty, czy z napoi zero, sobie robicie i wtedy zapychacie ten żołądek. Musicie mieć zapchany ten żołądek po prostu. Musicie nie dopuścić do napadów takiego ostrego głodu i rzucania się na jedzenie. Zostawcie suba. Teraz. Chcę 15 tysięcy. A wy mi pomóżcie, bo niedługo mam urodziny. No, wracając do tematu. Ruch. Naprawdę, jeżeli robicie coś, jeżeli idziecie z psem, idziecie sobie, wiem, tutaj wcześniej wtrąciłem, że gdy jecie już i idziecie z psem, potem to jest takie, wiecie, błędne koło, ale jeżeli idziecie z psem, żeby zabić to myślenie o głodzie, no to spoko, idź, pochodź sobie. Troszeczkę spalisz więcej kalorii, ale szybciej przyjdzie kolejny posiłek i wtedy zapchasz się i będzie już jakieś wyjście. Idź sobie, poczytaj książkę, znajdź dobry serial na Netflixie, wymyśl coś, idź do kina, cokolwiek, żeby zabić myślenie o żarciu. To jest najważniejsze. Ale najważniejsze to pamiętajcie, przyznajcie się do błędu. Nie bójcie się po prostu powiedzieć, słuchaj, stary, mam problem. Mam problem. To jest tak jak, nie chcę tego porównać do alkoholizmu czy coś takiego, no bo wiadomo, alkoholizm nas wyniszcza mocniej, ale to wyniszcza nas także psychicznie. Dlatego to jest poważny temat i nie podoba mi się to, jak ktoś mówi, a słuchaj, na pewno sobie z tym poradzisz, bo to jest takie... To nie jest takie. Nie każdy jest taki sam, nie każdy jest na tyle silny, żeby utrzymać niski poziom tkanki tłuszczowej i nie podjadać. Także mam nadzieję, że wam się to uda. Mam nadzieję, że ten materiał jest pomocny. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, kanałów chłopaków z teamu True Bodybuilding. Zapraszam także na forum True Bodybuilding i na kanał YouTube True Bodybuilding, który rozwija się coraz lepiej, coraz więcej zawodników wrzuca materiały. Dawid Kordowisko, Adam Suker, Łukasz niedługo będzie wrzucał na pewno, Ania, Smurf Cox, kto jeszcze? Marcin Miśliwiecki. Także myślę, że Krystian coś wrzuci, Daniel, ja też coś postaram się nagrać. Także zapraszamy Was, nasza społeczność rozwija się coraz bardziej. Zapraszamy Was także na nasze media społecznościowe, czyli Instagramy i tak dalej, które będą wszystkie podlinkowane na dole. Dzięki bardzo, zostawcie suba i pozdrawiam.